Dzień dobry. Dzisiaj będzie o jednej z najmniejszych arii świata. Maleńkiej arii, która pochodzi z niedużej opery. Opera ma zaledwie jeden akt i trwa gdzieś około godziny. W zależności od tego, w jakim tempie dyryguje dyrygent. Aria bardzo często wykonywana. Uwielbiają ją młode sopranistki, które umiejętności nadrabiają często entuzjazmem oraz leciwe diwy, które żegnają się ze sceną i zdumiewają, zachwycają swoją przeszłością. Ta aria jest tak urocza, tak śliczna, że nawet jeżeli coś pójdzie wykonawczyni nie tak, to i tak nam się podoba. To jest muzyka, którą ciężko sknocić. Nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to i tak bijemy brawo, przynajmniej Pucciniemu, bo to jest właśnie jego opera. Proszę Państwa, jedna z najczęściej wykonywanych arii pochodzi z jednej z najrzadziej wykonywanych oper Pucciniego, z której, jak Państwa spytam, a jakie Państwo znacie dzieła Pucciniego, to co spontanicznie Państwo odpowiedzą? Myślę, że padły takie tytuły jak Cyganeria, Toska, Madame Butterfly, pewnie też Turandot. A to przecież nie wszystkie opery, jakie napisał ten włoski kompozytor. Może po kolei. W takim razie zacznijmy od samego początku. Jego pierwsze dzieło, Villidy, taki tytuł, albo Wiły po polsku. To taka dosyć nietypowa dla Pucciniego historia, bo dosyć taka fantastyczna, z duchami jako bohaterami. Chłopak zakochuje się w dziewczynie, zapomina o niej, porzuca ją, ona umiera z rozpaczy i w utęsknieniu i później ściga go jako duch. Razem z duchami innych dziewic, które poszły do grobu, nim właśnie straciły dziewictwo. Ci z Państwa, którzy znają balet Giselle, myślę, że zorientowali się, że to bardzo podobna akcja. Druga opera Pucciniego nosi tytuł Edgar. Jezu, co to za melodramatyczny pasztet. Znowu chłopak Edgar, który jest rozpięty pomiędzy dwiema kobietami. Jedna z nich to dzika, namiętna, marna imitacja Carmen, a druga cud dzieweczka. On nie wie, którą wybrać i wystawia obie na dziwaczną próbę, mianowicie usiłuje sfingować własny pogrzeb. No i na tym pogrzebie okazuje się, że bardziej opłakuje go owa cud dzieweczka. Wszystko ma się zakończyć happy endem, ale wtedy ta dzika, porywcza Tigrana, ta druga, zabija ową cud dziewicę. No więc mamy w finale trupa. Trzecie dzieło to Manon Lescaut. Pierwsza opera, która przyniosła Pucciniemu popularność. Później Cyganeria, później doskonale znana Toska, Madame Butterfly, a później w twórczości Pucciniego następuje pewna przerwa. Dlaczego? Puccini przeżywa swoistego rodzaju kryzys twórczy. Okazuje się, że w tym czasie, to są już lata naste XX wieku, muzyka przybiera nieco inne formy, kształty, brzmienia. Jest już Webern, jest już Strawiński, pojawiają się tacy kompozytorzy jak Prokofiew, Ravel, za chwilkę pojawi się Gershwin podszyty jazzem i Puccini. A, jeszcze mamy za sobą jeszcze Debussy'ego, to zupełnie inny język muzyczny. I Puccini ma wrażenie, że troszeczkę staje się taki vintage, że troszeczkę nie nadąża za trendami. Kryzys wieku średniego, który sobie umila tym, że kupuje szybkie samochody, motorówki, no i wdaje się w tragiczne romanse. I szuka swojej nowej drogi twórczej. Pisze wówczas taką operę western, Dziewczyna z Zachodu, na zamówienie Metropolitan Opera. W Ameryce to jest wielki sukces, no w końcu dla Amerykanów, Puccini sam napisał dzieło, ale nie zdobyło to dzieło takiej popularności jak Toska czy Madame Butterfly. Ale co ciekawe, to jest jedyna opera Pucciniego, która kończy się happy endem, bez trupa. Później pisze kolejne dzieło, tytuł Jaskółka. Ma początkowo to być operetka dla Wiednia, ale wybucha I wojna światowa i z operetki wychodzi taka opera, która jest
ciut podobna do Traviaty. Mamy paryską dziewczynę do wynajęcia, która zakochuje się w młodym chłopaku, odchodzi do niego, ale później się orientuje, że nie, chyba jednak woli prowadzić dotychczasowy tryb życia. Taka opera niby ze szczęśliwym happy endem, bo ona nie umiera jak Traviata w Traviacie, ale kończy się tak bardzo, bardzo smutno. Znowu, słuchajcie, nie ma trupa. Także kłamałem, że tamta opera to jest jedyna opera bez trupa. To już jest druga bez trupa w finale. Ale z takim smutkiem, z taką łezką w ostatnich akordach. A później następuje bardzo ciekawe dzieło, które nas interesuje. Tryptyk. I w ramach tego tryptyku kompozytor tworzy trzy dzieła. Trzy różne, jeśli chodzi o nastroje. Pierwsza opera to Płaszcz. Potwornie ponura historia. Stary mąż, młoda żona, młody kochanek i ten stary mąż, taki robotnik, ciężko pracujący na barce, w nocy napada na tego kochanka, miażdży mu kark, okrywa go płaszczem. W tym momencie na pokładzie barki, na której dzieje się akcja, pojawia się ta jego młoda żona i ten stary mąż w takiej ironicznej trosce każe jej się okryć płaszczem, bo jest jej zimno. Ona bierze ten płaszcz, a tam jej chłopak. Druga historia dla kontrastu jest też trochę taka mistyczna, religijna. Klasztor żeński, same kobiety, proszę Państwa, rzadki przypadek, same kobiety w obsadzie. Wśród nich jest też zakonnica, która no, ma ciekawą przeszłość. Otóż okazuje się, że ma dziecko. Wpadka, rodzina jest przerażona, zabierają ją dziecko, jej dziecko i zamykają ją w klasztorze. I po wielu latach, bez kontaktu ze światem, pojawia się w klasztorze ciotka tej dziewczyny. Ona myśli, że przynosi, ta ciotka przynosi pożądaną wiadomość, ale ona nie ma żadnej wiadomości. Mówi jej, że dziecko zmarło przed laty. No i zrozpaczona dziewczyna popełnia samobójstwo. Jak już trucizna zaczyna działać, ona się orientuje, że popełniła grzech ciężki, ale w tym momencie cud. Zjawia się Matka Boska w ostatniej wizji z jej dzieckiem na ręku i kończy się wszystko tak bardzo mistycznie. No ale trup jest. I trzecie dzieło. Dla kontrastu musi być, było przerażająco, ponuro, było mistycznie, musi więc być śmiesznie. Trzecie dzieło to Gianni Schicchi. A od razu może powiem, że po tryptyku powstała jeszcze Turandot, bo mogę później zapomnieć. I w tym Gianni Schicchi właśnie pojawia się ta piękna aria. O mio babbino caro. Proszę, pamiętajcie. Niech Państwo pamiętają. Ja tak staram się używać tej grzecznościowej, poprawnej formy trzeciej liczby mnogiej, ale ja wiem, że większość z Państwa, którzy mnie oglądają, to mnie zna. Spotykamy się na co dzień na bardzo kulturalnych wycieczkach, na wykładach, na moich showach. Znamy się doskonale, dlatego sobie pozwalam czasami na mniej formalną, drugą osobę liczby mnogiej. Niech puryści mi wybaczą. Ja po prostu Was lubię i trochę tak chcę być bliżej. A więc o czym ja to mówiłem? A, niech Państwo pamiętają. O mio bambino caro, a nie bambino. Bambino to jest dzieciątko, nie? Ktoś maleńki. A bambino to jest tatuś. Ta aria jest skierowana do ojca. Jakiego ojca? O co chodzi? Do Gianniego Schicchiego. Kim jest Gianni Schicchi? Akcja się rozgrywa we Florencji i wszystko się kręci wokół trupa. Znowu trup, ale ta opera jest trochę takimi jajami z pogrzebu. Oraz dowodem na to, że z rodziną najlepiej na zdjęciu. Umiera bogaty człowiek, jego rodzina otwiera testament, a tam o zgrozo wszystko zapisane jest na klasztor. Co zrobić? Postanawiają sprowadzić takiego spryciarza. Nazywa się Gianni Schicchi. Chytrus, szczwany lis. Przyprowadzają go, ale mają pewne obiekcje, ponieważ on jest z niższej klasy. I głowa rodziny, ciotka, go obraża. A on przychodzi tam ze swoją córką, nastolatką, Laurettą, w której kocha się chłopak z tej właśnie rodziny nieboszczyka. Gianni Schicchi zostaje obrażony, mówi, nie pomogę wam, takim chamom nie pomogę, dziewczyno, czego tu szukasz? W tym domu nie znajdziesz szczęścia, chcę ją zabrać, ale dziewczyna zaczyna go szantażować emocjonalnie, czyli śpiewać właśnie tę maleńką, uroczą arię, w której mówi z nadąsanymi
zanurzaną buzią Tatusiu, jeżeli mi nie pomożesz, jeżeli nie pozwolisz mi związać się z tym chłopcem, z tej rodziny, to ja wolę umrzeć. Toczą jej się łezki i z jej gardła płynie ta piękna, piękna, maleńka aria. Testamento.